Cześć, z tej strony Kuba. Dzisiaj prezentacja nowych nabytków i relacja. Także zaczniemy sobie od tych królików. Właśnie sobie siedzi i je owiec jeden. Z tych królików dostawię sobie ogółem tylko dwa. Tego czarnego na pewno. No i któregoś z tych. Matka pójdzie do samca, którego właśnie kupiłem. Gdzieś tak za około miesiąc, dwa. Tutaj mamy te cztery sztuki, które w sumie też, jeśli się mi je uda sprzedać, no to sprzedam wszystkie. A jak nie, no to pójdą na pasztet. Dwa sobie tylko może z nich dostawię, jak będę miał miejsce. Tutaj już mamy nowe nabytki. Jak widać, jest to kalifornijska czarna rasa. Jedna, ta samica jest 5-miesięczna, a tamte dwie, ta i ta, są 2-miesięczne. Kupiłem je od fajnego hodowcy, no i myślę, że tutaj dostaną dosyć długo. Ona ma 5 miesięcy, jest dosyć duża, szczepiona już była. Zasiu, tu nie wyskakuj. Ma brązowe uszy, no i nosek. Także jest to trochę inna niż pozostałe. No tam są takie trochę szarawe. A tu mamy samczyka, którego też dzisiaj kupiłem. Ma on chyba 7 miesięcy. Także jak ino te młode oddzielę od matki, to matka pójdzie do samczyka. Tak samo jak ta 5-miesięczna. A te dwie sobie dostawię. Na razie daj mi tej we 3, bo to jest w sumie rodzeństwo po tych samych rodzicach. No i potem je dopiero będę rozdzielał, jak się już przyzwyczają. Pójdą w te klatki, tylko będę musiał zatkać tą to przejście tutaj. No i tak, trzeba wtedy jedną samicę, drugą i trzecią. Samiec będzie tutaj. Tą klatkę muszę dokończyć. Jeszcze muszę dokupywać poidełka. No ale w sumie tak już jest zima, także prawie zima. No i woda powoli zamarza w poidełkach. A i tak dużo tej wody nie piją. No z tego co już zdążyłem zauważyć. No także myślę, że to było na tyle. Jeśli wam taki filmik podoba, no to dostawcie łapkę w górę i komentarz. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to dostawcie suba. Cześć!